Siema, siema, cześć, witajcie, z tej strony Xery, ze mną Jasius, przywitaj się. Siemanko. I dzisiaj pokażemy wam, jak wygląda kuboid Gildii Lava. Jeszcze nie są skończone, więc pokażę tylko dosłownie kawałek. Ogólnie mamy takie spadywnie tutaj, jak no takie standardowe raczej rzeczy, to bez żadnego szału. Tu ogólnie jest wyjście, tego raczej wyjść. No, wychodź. Dobra, to wyjdę. Tu ogólnie jest takie wyjście. Tak, to jest ogólnie wyjście, które działa, ale ja nie wiem, nie umiem grać w Minecrafta. Dobra, tutaj się wychodzi ogólnie z naszego kuboida. Zwykłe schodki, no i dobra. W tym odcinku sobie pobiegamy po mapce i zobaczymy, czy ktoś w ogóle będzie chciał nas wpuścić do swojego kuboida. Dokładnie. Jesteśmy trochę daleko od spawna, co prawda, ale przebiegniemy się i być może coś się nam uda znaleźć. Ponieważ jak widziałem, to pisaliście coś tam w komentarzach, że chodź Xeru, wpuścimy cię do kuboida. Okej, to ludzie się jacyś klepią, to my sobie stąd pójdziemy. I dobra, być może coś znajdziemy. Ogólnie jak ktoś chce, żebym pokazał ich kuboid, to dawać info w komentarzach. Podejdziemy, zobaczymy, może możecie nas wpuścić nawet. I dobra. Pewnie teraz zrobię jakieś cięcie, bo w sumie bez sensu tak patrzeć, jak sobie biegamy, bo nic ciekawego się nie dzieje, więc widzimy jak, się po jak cięciu. Jak coś zajeje, to wtedy. Dokładnie. O, dobra. Ktoś tutaj jest, nie, ogólnie... Nie, tutaj z nimi mamy klepę, Tak? Dobra. Tak, nie ryzykuj. O cholera, ile typa, dobra, chodź o, stąd. O kurde, dobra, dobra, tam to lepiej, nie? Kapelaczka. Dobra, nie wiem, czy tutaj wbijać, czy nie. Pokażemy im sojusz. Pokażemy. Chociażby mi się z nimi poklepał, dobra, sojusz, bo patrzcie takie się. Boty są, patrzcie ty, się, ty, co ty, się ty. Tutaj dzieje. Stoimy tutaj od 30 sekund. Ej, ludzie, oni nawet nie reagują. Ty, no po co ja jej poknął? Nie no, sojusz. Ej, no. No zobacz. Nie no, dobra. Napisz do nich, ty. April. Triple killa wali? Nie, tak. Nie. Robisz to? Nie, no nie. Robisz to? Nie, no nie. Dobra, zobaczymy, czy gili na kraftkorze nie zabijają w kuboidach. Ja sobie tutaj schowam wszystkie rzeczy. Nie, to jakieś kumple. Dobra, pochowałem sobie. Secik nie jest dużo warty, więc zobaczymy. Dobra, tu ogólnie mają kuboid, więc pierwsza gildia, która nas spuściła, to gildia April. Pozdrawiam serdecznie. Okej, okay. O, się tutaj zblokowałem, okej. Okay. Tutaj jest ogólnie pierwszy pokój. Dobra, okej, okay. Pierwszy pokój wygląda tak, w miarę spoczko, ale my lecimy dalej. Dobra, o, się zblokowałem, dobra, lecimy. O, tu jest coś kolejnego, ale to wygląda trochę podejrzanie. Może mnie nie zabiją, okej, okay. Tu widzę, że jakieś takie dziwne korytarze. No spokojnie, dobra. Jak cię zabiją, to ja mam tutaj u góry tego, dobra. Spoko. Ja jestem pokojowo nastawiony. Dokładnie. Panowie tutaj kopali. Okej, okay, tutaj to trochę dziwnie wygląda. Aha, to jest kolejne przejście. Ja pierdzielę. Okej, okay. Lecimy dalej. Tu są jakieś skrzynki w sumie i nic więcej tutaj nie ma. Tu są piecyki. No. O cholera. O kurde, dzięki. Dobra, pozdrawiam gracza Ydur666 za donajcika, pozdrawiam mnie. O cholerka, jeszcze dostaję jakieś itemki, dobra, wielkie dzięki. Bardziej mi chodziło o zwiedzenie sobie kuboida, ale no dobra, jak macie itemki, to spoko. Niech mnie też puszczą, co? Czekaj, bo jakieś itemy mi w ogóle lecą. Okej, okay, ogólnie kuboid, no to prezentuje się mniej więcej tak, tutaj jest jakiś spad. Tu mają serce, tu mają jakiegoś tego kejwika i w tych pomieszczeniach są takie małe pokoje. Więc ogólnie taki kuboid jak na razie widzicie malutki, ale fajnie się zapowiada. Więc ja tutaj oczywiście życzę wam powodzenia. No i wystąpiliście na odcineczku, my lecimy dalej.
Dobra, to jest kolejny kuboid, zobaczymy co się tutaj w ogóle dzieje. O, w sumie ktoś tutaj jest, pokażemy im sojusz. O nie! No nie, ci ludzie nie... No i ogólnie to taki króciutki odcineczek, taki mini prolog tego co będziemy na Craftkerze robić. Będziemy sobie biegać po mapce, patrzeć jaka gil nas wpuści do kuboida, pokazywać jakiś tam design w środku, a z niektórymi po prostu się klepać. Dziś akurat klepać się nie chciałem, bo ani nie mam makra ustawionego, ani w ogóle zainstalowanego. I przy okazji jak widzicie mam spadki FPS-ów, bo sobie podwyższyłem bardzo bitrate, mi trochę to ścina. I jak sobie ogarnę wszystkie konfigi i w ogóle makro i resztę, to będę mógł się klepać. Tak, i tak się nie wiem klepać, ale dobra, trudno, nieważne. Więc taki troszeczkę inny odcineczek. W kolejnym odcinku wam pokażę jak wygląda nasz pokój, nasze podziemia i też pewnie jakieś gildie pozwiedzamy, więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!